Goethe-Instytut w Warszawie i Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych wspólnie biorą udział w projekcie Robots in Residence. Projekt polega na tym, że są dwa humanoidalne roboty NAO, które podróżują po całej Europie. Jeden podróżuje po krajach zachodniej Europy, drugi, ten, który siedzi koło mnie, podróżuje po krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt polega na tym, że w ramach współpracy europejskiej koderzy z różnych krajów Europy nawiązują ze sobą kontakt i kodują robota i uczą go nowych rzeczy. Do naszego laboratorium XR przyjechał niezwykły gość. Wygląda trochę jak człowiek, ale nie jest człowiekiem. To humanoidalny robot NAO. Robot ma 60 cm, waży kilka kilogramów, ale drzemie w nim ogromna moc. Moc sztucznej inteligencji, moc dogadywania się z ludźmi w ich języku naturalnym, moc gestów, słów, ruchów. Przez najbliższe tygodnie nasi studenci i uczniowie ALO będą starali się porozumieć z robotem, nauczyć go kilku nowych rzeczy. W planach mamy znaleźć jakiś sposób na interakcję robota z ludźmi. Naszym zadaniem będzie zaprogramowanie jakiegoś działania tego robota, jakiejś interakcji poprzez albo moduły, które są już w software'ze nam udostępnionym, albo przez tworzenie tych modułów w języku, którego się uczyliśmy na warsztatach. I'm bored. Would you like to play a game with me? Yes. Thank you. Now let me explain the rules. Razem z robotem dostaliśmy laptopa z software'em, gotowe funkcje dla robota, które możemy implementować, ale możemy również pisać własne customowe funkcje, dzięki czemu nie jesteśmy ograniczeni stricte do tych bloczków, które są w programie. Dance. Okay, let's dance.